Witajcie, z tej strony Sarge i myślę, że nastała najwyższa pora, aby rozpocząć 10. już odcinek z gry Red Dead Redemption 2. Na początek zmienimy przebranie dla Artura Morgana. Wiem, że lubicie, jak w swoich seriach pokazuję wam różne stroje dla głównego bohatera, niezależnie właściwie od dostępnej gry, więc będę starał się w miarę często te ubrania zmieniać i pokazywać wam jakieś nowe. Myślę sobie, żeby teraz wybrać jakiś gotowy strój. Na przykład weźmy Łotra, niech będzie. Strój sprawdza się przy wysokiej temperaturze powietrza, więc tutaj będzie pasować. Możemy sobie też strój przechować na koniu. Też taki dodatkowy smaczek, żeby gdzieś tam przebrać się pewnie w drodze. Ale to się może przydać w sytuacji, kiedy na przykład wyruszamy z ciepłego miejsca gdzieś tam w góry, gdzie potrzebujemy zdecydowanie czegoś cieplejszego. Strój ogólnie jest gotowy, ale mimo wszystko założę sobie kapelusz, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić swojego bohatera na dzikim zachodzie bez kapelusza. To może teraz weźmiemy sobie jakiś inny, chyba jeszcze tego nie wybierałem. Nie wiem, czy będzie jakoś super pasował akurat do tego stroju, ale mniejsza o to. Zawsze też będzie to jakaś odmiana. Trochę dziwnie wygląda. Nieprzyzwyczajony jestem akurat do czegoś takiego, ale to dlatego, że po raz pierwszy tenże kapelusz zakładamy. Ja teraz chciałbym się udać do Leopolda Straussa, bo on najwyraźniej ma nam coś do powiedzenia. Zobaczymy, co będziemy mieli do wykonania i na pewno się tym postaramy zająć. On sobie tutaj siedzi na uboczu. Herr Morgan! Herr Morgan! Mr. Strauss? You busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning? Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye, and I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Jasne. Czyli będziemy ściągać długi. Okej. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tutaj trzeba będzie w takim razie zastosować z pewnością bardziej agresywne podejście. Mr. Morgan! Mr. Morgan! Yes, Miss Grimshaw. One of the girls saw that friend of yours, Mary Gillis, sniffing about. Mary? Yes. I never liked that woman, Mr. Morgan. Funny business. I to tyle, co miałaś mi do powiedzenia, tak? Ostrzec Artura. Okej, to jest fajne, że w każdym momencie ktoś nas też może zaczepić. Oczywiście mogłem powiedzieć, że teraz nie mam czasu. I po prostu przerwać rozmowę. Jeśli ktoś nie chce takich rzeczy wysłuchiwać. W każdym razie wsiadamy na konia i ruszamy. Ja ogólnie chciałbym jeszcze jedną rzecz sprawdzić, tylko najpierw chyba muszę odczepić, tak jest, bo tutaj przywiązałem oczywiście konika, ale mógłbym wypróbować różne interakcje. Po pierwsze, możemy oczywiście go poklepać. Here we go. O proszę, i po prawej stronie widzieliście ikonkę, nawet takie rzeczy poprawiają relacje z naszym wierzchowcem. Wyczeszemy go. O, i od razu, poziom drugi więzi z koniem. Odblokowano stawanie dęba. Aby to zrobić, zatrzymaj konia, przytrzymaj R1 i naciśnij kwadrat. Spróbujemy. Jeszcze nakarmimy go. Ciastka owsiane. Uzupełniasz jego rdzenie. Kurczę, nie widziałem tego, jak bohater go karmi. Jeszcze raz może spróbuję. Proszę.
Jak fajnie. To w zasadzie tyle. Ściągnąć siodło możemy, jeśli chcemy zrezygnować z tego konia, żeby nie był naszym głównym wierzchowcem. No i oczywiście możemy też konia poprowadzić, ewentualnie kazać mu uciekać, jeśli jest jakieś niebezpieczeństwo. Ale w tym momencie wsiadamy. I wypróbujmy to stawanie dęba w takim razie. Na początek może sobie jeszcze oznaczę swój cel. Najbliżej będzie tutaj. Pan Wróbel, no właśnie, ja czytałem o tym nawiązaniu, że w grze jest polski akcent, że mamy właśnie Polaka i jest to najwyraźniej pan Wróbel, ale szczerze mówiąc nie wiedziałem, że będziemy ściągać od niego dług. Dziwnie będzie być agresywnym dla Polaka, co? O kurczę, ale fajne. I jak będziemy oczywiście zwiększać się więź z koniem, to będzie więcej dodatkowych ruchów odblokowywanych, więc fajnie to będzie zobaczyć na bieżąco. No ale co, na razie ruszajmy. Pora w takim razie odwiedzić pana Wróbla. Jestem ciekaw ogromnie tego spotkania, bo w jakiejś recenzji przeczytałem o tym, że jest właśnie Polak tutaj do spotkania. I zastanawiałem się, kiedy to nastąpi, a okazuje się, że całkiem szybko, więc tym fajniej dla nas, bo będziemy mogli to zobaczyć. I teraz tutaj idziemy. Tam ktoś się odzywał, ale teraz mamy ważniejszą sprawę, szczerze mówiąc. Ciekaw jestem, jakie Artur będzie miał tutaj podejście do tych kolejnych dłużników, no bo wiadomo, że dłużnicy mają to do siebie, że nie lubią oddawać, a my z kolei powinniśmy w takich sytuacjach być stanowczy. Dobra. Tutaj właśnie mamy gdzieś tego pana Wróbla. Sprawdzimy, czy jest w domu. A jeśli nie, to będziemy szukać dalej, co? Nie wiem, czy od razu sobie tak po prostu wejdziemy, czy zapukamy. Knock, knock, Mr. Robe. No przepraszam, co pan robi w moim domu? O kurde. God damn it. Normalnie mówi po polsku. English? Speak English? Me? Silesia. Yeah, good up for you. Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das das the Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. No, nie, nie. Ojej, biedny pan Wróbel. Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu. Znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. No! No, nie! Już nie mam siły! No, 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 no! Please, no! No, have money, but I have this. It's good. It's good. It's valuable. It's Warszawa, yes. I have your things, okay? I have anything in here or out there? Yes. Ale dziwne uczucie, kurde. Jednocześnie bardzo fajny smaczek dla nas Polaków, bo nie tylko... Don't even speak English. Nie tylko wiemy, że jest Polakiem, ale dodatkowo mówi po polsku. Gdzieś tam zatrąca takim dziwnym akcentem, nie do końca może polskim, super. There'll be something somewhere. Ale naprawdę miło, że twórcy o czymś takim tutaj pomyśleli. I dziwne uczucie w tym momencie grać w tę grę będąc Polakiem i jednocześnie... Longer I look, the madder I get. I jednocześnie grożąc
Polakowi. Można było go jednocześnie też pobić, ale jakoś nie miałem serca, żeby to zrobić. Też to nawiązanie do Warszawy, że ma coś cennego. Tylko prawda jest taka, że on ma puste te żuflady. To znaczy coś tam jest, ale nic cennego, co moglibyśmy zabrać. No bo ubrania nas nie interesują, prawda? Garderoba. Też, nic ciekawego. Ale może skrzynia? W czymś takim powinien coś trzymać. A gdzie tam? Też nic cennego, co Artur może zabrać. Jejku, żebyśmy tylko nie musieli go pobić, żeby odebrać dług. Bo naprawdę bym tego nie chciał. Tu jest jeszcze szafa. Nie możesz nieść więcej takich przedmiotów, o kurde. Aha, bo tutaj mamy papierosy. No to i tak nie pełni rolę tego długu, którego szukamy, tak? Nadal szukamy dalej. Ale muszę pomyśleć o tym, żeby sobie zrobić porządki w ekwipunku w takim razie. Antyczny zegarek. Very valuable, good? Not good yet. Okej, Artur nie jest usatysfakcjonowany. Jeszcze musimy zabrać coś więcej. Dobra, brandy. No, 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 no. Yes, 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 yes. Pan Wróbel się chyba bardziej przeraził tego, że zabraliśmy alkohol niż ten antyczny zegarek. Nie wnikam. Jeszcze jedna szafka. Nie wiem, czy tych papierosów nie będę musiał jednak zabrać. A jeśli tak, to paradoksalnie musiałbym wyrzucić coś od siebie. Srebrny kolczyk. To będzie pewnie Artura interesować. Nie rób tego! I need! I must eat! Proszę! Okej. Okay. That should about cover things. Dobra. Powiem tylko tyle. Zrobiliśmy co mogliśmy, żeby dług odebrać, a jednocześnie nie zrobić krzywdy. Dajcie znać koniecznie, jak się wam podobało to nawiązanie. Dla nas naprawdę bardzo cenne, co by nie mówić. Stosunkowo rzadko mimo wszystko bywa w grach, żebyśmy spotykali Polaków, więc każdy taki przypadek jest miłym odstępstwem od reguły na pewno. Okej, okay. Tutaj się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, bo mamy ładunek konia i czegoś tutaj mam właśnie za dużo. Chyba chodzi o te zapasy, 21 sztuk. Więc może jakby tak dostarczyć to tutaj właśnie do tych... Tylko jak to zrobić, bo mamy wyrzuć. Ciekawe, nie jestem szczerze mówiąc pewien, jak to przekładać, żeby było tutaj. Wszystkie przedmioty przechowywane na koniu. Dobra, na razie nie będę tego ogarniał. Zrobię sobie to pewnie poza nagraniem czy coś. A na razie ruszajmy dalej. Teraz zdecydowanie dłuższa droga przed nami. A, tutaj się w ogóle ikonki zmieniły, ale to będzie, tak? Proszę bardzo. Najwyraźniej. No dobra, najpierw lecimy tutaj. Spora rzeczywiście droga. Będziemy mieli okazję zatem kawałek sobie przejechać teraz konno. A kto wie, czy po drodze jeszcze coś ciekawego nas ewentualnie nie zatrzyma. To jest zawsze też możliwe. Te losowe wydarzenia w trakcie rozgrywki też się przytrafiają. Jeszcze jak do tej pory, co ciekawe, nie zostałem zaatakowany. Bo i takie rzeczy też tutaj wchodzą w grę, że możemy być zaatakowani przez członków innego gangu na przykład. Jedyna sytuacja była całkiem niedawno, nie wiem czy w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu, kiedy to jedynie zaczęli mi grozić ludzie z drugiego gangu, ale ostatecznie
nie zostałem sprowokowany, po prostu wolałem odpuścić ewentualną walkę, żeby nie narobić sobie kłopotów, gdyby było to miejsce, gdzie mamy jeszcze jakichś świadków. Ale niewątpliwie i dojdzie do takich momentów, kiedy będzie trzeba odpowiedzieć ogniem. I wtedy, nawet nie wiem, czy teraz, kurde, nie słyszałem jakiegoś strzelania, ale to akurat też może dotyczyć jakiegoś myśliwego. Poza tym przejeżdżaliśmy obok... Patrzcie, tutaj ewidentnie coś się dzieje. Mimo wszystko jednak na razie skupiam się na tym aktualnym wątku. Nie chcę tutaj zbaczać z drogi. Bo zależy mi na tym, żeby jednak pokazać w miarę możliwości wam pełną misję w ramach tego odcinka. Nie wiadomo jak długo to potrwa, skoro mamy aż 3 osoby do przepytania. Tak się akurat składa, że 2 pozostałe są tutaj niedaleko siebie, więc to już przyjdzie nam znacznie sprawniej, ale mimo wszystko musimy brać pod uwagę, że trochę czasu może nam to zająć. Musiałem troszeczkę zwolnić, żeby wierzchowiec odpoczął. Nie możemy go przemęczyć za bardzo, bo była informacja, że wtedy po prostu może nas zrzucić. Nie da się go tak po prostu zamęczyć. Kiedyś też i nasz wierzchowiec musi odpocząć, prawda? Od razu już mamy wykrzyknik czerwony po lewej, informujący, że powinniśmy zdecydowanie zwolnić. A tu kogo mamy? Okej, są przyjaźnie nastawieni, więc spoko, nic się złego nie dzieje. I to chyba będzie już tutaj, co? Bo mamy jakieś budynki. Nie mam punktu odniesienia, musiałbym włączyć sobie mapkę, ale to musi być to miejsce chyba. Dokładnie, już widać na radarze. Okej, możesz rozmawiać z okoliczną ludnością, aby dowiedzieć się, gdzie przebywa dłużnik. Spróbujmy. Chick Matthews. Oh, no, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Damn it! Hey! Get back here! You owe us money! Help! Jasny gwint. Całe szczęście, że konik odpoczął. You don't want to get me angry, boy! Yeah! German shouldn't have left me then. Jeśli myślisz, że uciekniesz Arturowi Morganowi, ty się grubo mylisz. Weźmy sobie lasso. Spróbuję go tak schwytać. O, jesteś pewien, że je zachowasz? Pan Wróbel w porównaniu do niego to był potulny jak baranek. O, żeż ty! Nie prowokuj! Nie prowokuj! Chodź tu! Dobra, spokojnie, spokojnie! Zwiążmy skubańca. Jak teraz będziesz gadać? I got the money, but it's hidden. Untie me and I'll tell you where it is. You're no place to bargain, boy. Save me. Just untie me, I'll tell you. Okay, okay. There's a map. It's in my pocket. A map? Why can't none of you fools just pay? Czyli możemy sobie tę mapę zabrać, jak rozumiem. God damn treasure hunt! You're lucky I ain't taking your teeth as well. Get the ropes off already. Blow me down. Aren't you gonna untie me? Najpierw sprawdzę mapkę. Mamy drzewo. Gdyby coś mi się stało, to tutaj zebrane są moje doczesne dobra. You got the map. Do the decent thing. Masz. Jesteś wolny. You'll find it there. Everything. I promise. Oby to nie była jakaś twoja sztuczka. Dobrze radzę. Dobra, wsiadamy. Mam nadzieję, że Aro nie przestraszył się.
albo nie przestraszyła się, bo zawsze tutaj Arthur mówi do niej per dziewczynko, girl. Więc pewnie to jest klacz, ale akurat imię Aro myślę, że pasuje zarówno do klaczy, jak i też w sytuacji, gdyby był to ogier. A to już tutaj będzie. Dobra. Czy to będzie to drzewo? Chyba tak, bo patrzcie. Oj, ostrożnie. Schowajmy ten nóż, bo jak to będziemy paradować, to niedobrze to będzie wyglądało. Tak, to będzie to. No proszę. Czyli udało się dług odzyskać. I została jeszcze jedna osoba. Ruszajmy zatem. Mam nadzieję, że nie jest tutaj zbyt stromo. Ciekawe, ile ostatecznie tego długu będzie, jak już to sobie wszystko policzymy. W każdym razie musimy udać się tędy. No i to, co mi się też podoba, że mamy odebranie długów od trzech różnych osób, ale za każdym razem jest to jakiś inny scenariusz. Pan Wróbel był taki bardzo przerażony. Naprawdę było go szkoda, nie tylko dlatego, że jest Polakiem, ale też i dlatego, w jakiej sytuacji się znalazł. Ten gość tutaj już zdecydowanie bardziej zaczął podskakiwać i od razu się miało też do niego inne nastawienie. Ale też w miarę się to bezproblemowo udało załatwić. Nawet nikogo, przynajmniej do tej pory, nie musieliśmy pobić. Zobaczymy, jak będzie w trzecim przypadku. Poszukaj Lily Millet na ranczu Emerald. Of the hole I'm in. Oh, come on! Why has it always got to be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved me. I do, but what I get paid ain't enough for one person, let alone two. Your money's got to be your problem now. The only problem I got is this bleating going on in my ear. Now lay off it, Lily. God damn it. No i proszę. Mamy Lily od razu już tutaj. Pogadajmy. Lily. Where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well then. I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing. Except a lessening damn manners. Bitch. Hit me there. Kurde, czyli jednak się bez walki nie obejdzie tutaj. Daj mu nauczkę, Arthur. He has all my money. I gave it all to him. Just take everything that you find on him and let's be done with this. Please. Całe szczęście, że nie musiałem być agresywny co do niej, bo nie wiem, jakbym sobie z tym poradził. Mamy dług Lily. No i okej. Hey, you know what I do to thieves? Law hear about this. I didn't steal that, it's a debt. Damn it. Ain't my concern, no sir. O kurde. Ty się zatrzymaj, stary. Szybko, szybko. Hey, stop! No jak ja mam go zatrzymać? Stop, or you're dead. This is it. Ożesz, kurde. I świadka też musimy powalić. Jeśli nie chcemy mieć kłopotów z policją. Ja cię kręcę. Kolejna napaść bez broni. Ale jaja. Podnieś kapelusz, szybciej. A może tamten sobie odpuści? Bez walki. Wolałbym, szczerze mówiąc, pozbyć się świadków w tym przypadku, ale... Czy to mi się teraz uda? Gdzie biegniesz? Gdzie biegniesz? Oh god, no! Stop running like a damn fool. You sure you want to get into this? Keep your mouth shut about this. Stop bothering me, please!
I need to hear you say it. I swear, I ain't seen nothing. No i proszę. Pogroziliśmy mu. Uwierz mi, stary, nie chciałeś się donosić na Artura Morgana. Jednocześnie można go było też pobić. Oczywiście w różnych przypadkach mogłoby to różnie wyglądać. Mogłoby się okazać, że gość jest zdecydowanie bardziej oporny i w takim przypadku z kolei musielibyśmy na przykład go też pobić. Tak jak to było wcześniej, kiedy ten poprzedni gość od razu się na mnie przecież rzucił. No ale okej, teraz pozostaje mi tylko wrócić tą samą drogą, którą jechałem w tę stronę, więc myślę, że już spotkamy się w obozie. No i słuchajcie, jestem już praktycznie na miejscu. Po drodze nic się nie działo, poza faktem, że zupełnie przypadkowo, jadąc konno, potrąciłem królika. Tak jakbym go normalnie upolował i w związku z tym też go skurowałem. Co też już widzieliście zresztą, jak robiłem skurowanie, kiedy udawaliśmy się na polowanie na legendarnego niedźwiedzia. Zapewne to doskonale pamiętacie. A więc będziemy mieli przy okazji skórę królika w razie potrzeby. Tutaj może sobie jeszcze odznaczę mój aktualny cel w tym momencie. No i podejdźmy do Leopolda Straussa. Może jeszcze na chwileczkę zajrzę tutaj. Czy ja to mogę zrobić? Wytwarzaj ulepszenia, przekaż zasoby. No właśnie. Skóra królika w złym stanie niestety. Uszkodzona dlatego, że to nie był normalnie upolowany królik, tylko właśnie rozjechany przez konia. Ale możemy sprzedać na rzecz obozu, więc zróbmy to. Mięso zwierzyny drobnej. Przekaż jako zapasy, okej. Tłuszcz zwierzęcy. Przekaż czy sprzedaj na rzecz obozu. Przynęta na drapieżniki to nie, przynęta też nie, zapach nie, lotka. Dobra, ten tłuszcz zwierzęcy. Chociaż można też wykorzystać do wytwarzania przedmiotów ewentualnie. Sprzedajmy jedną sztukę. Good job, Arthur. Albo może nawet dwie. Zawsze to w minimalnym stopniu wspieramy obóz też. Many thanks, Mr. Morgan. Okej, tutaj mieliśmy przekazać te długi. Teraz to zróbmy. Hey, Arthur! What you want? Man, you one sour son of a bitch, ain't you? Only when I see you. Only when I see you. I co, i to tyle? It ain't nothing personal. Sure seems that way to me. Well, you know what? It probably is. Okay, speak later. All right then. Artur ma też dość specyficzne relacje z wujkiem. Dobra, oddaj wszystkie długi. Otrzymasz część każdego długu, proszę. Nie było tego aż tak dużo. Użyj księgi rachunkowej, by kupić ulepszenia obozu. O wreszcie! W końcu będzie to możliwe. Już też wam wspominałem chyba o tym, że będzie można ulepszać obóz. I to będzie ważny element też rozgrywki. Sprawdźmy to. Pytanie, czy mnie będzie stać na cokolwiek. Przejdź do następnej strony, by zobaczyć ulepszenia obozu. Pierwsza strona zawiera najnowszy wkład wszystkich towarzyszy w budżet obozu. A, patrzcie. Jest i Artur. Nasze wpłaty. Także to, co oddałem przed chwilą, jeśli chodzi o skórę królika, tłuszcz zwierzęcy. No dobra, wygląda to ok. Przejdź do następnej strony. I co my tu mamy? Wóz z remediami Straussa. Zwiększ maksymalną ilość zapasów. Dodaj olej z węża do przywracania zabójczej precyzji oraz serum do przywracania wytrzymałości. Coś ze smakiem. Wóz z zapasami Pearsona. Maksymalna ilość zapasów. Dodaj świeże owoce i zwykłe jedzenie w puszce. $30. Możemy też uzupełnić. Zaopatrz wóz. Aha.
ten sposób. Następna strona. Amunicja dla Artura. Zwiększ maksymalną ilość zapasów w zbrojowni. Dodaj amunicję do karabinów powtarzalnych i strzały. Tutaj kwatery obozowe. Ulepsz kwaterę Dutcha. Zmotywuj innych do przekazywania więcej pieniędzy obozowi. O, to się może przydać na dłuższą metę, tylko że jeszcze sporo to kosztuje. Stanowisko dla koni. Kurnik. Dodaj wartości odżywczych do gulaszu. Narzędzia kaletnicze. Dodatkowe opcje wytwarzania. I to wszystko. Rozumiem, że to jest cel misji, żebym ja coś tutaj ulepszył w obozie. Tak w ramach sprawdzenia. Zastanawiam się, w co na pierwszy ogień zainwestować. Coś z tych tańszych rzeczy na pewno. Teraz pytanie, czy... tutaj te zapasy, czy może amunicja raczej? Amunicja już droższa jest. Dobra, niech będzie to. Zwiększ maksymalną ilość zapasów, dodaj świeże owoce i zwykłe jedzenie w puszce. Niech będzie. Jakość i ilość jedzenia dostępnego w spiżarni zostały zwiększone. Możesz zapłacić za zaopatrzenie spiżarni, gdy zapasy zaczną się kurczyć. Okej. How did you get on, Herr Morgan? Fine. Our accounts are up to date. Sad sacks, a lot of them. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. A proszę, myślałem, że to już koniec, a tu jeszcze musimy wyruszyć po kolejny dług. No to tak zróbmy. A tutaj jeszcze widziałem zdjęcie na przykład. Nie wiem czy... o, możemy wziąć butelkę whisky, co ciekawe. A tutaj to zdjęcie, tak? Nie wiem, czy ja już to sprawdzałem. Czy nie do końca? Może tak, może nie. Pokazuję wam teraz w każdym razie również. No i co? Wybieramy się w takim razie jeszcze po ten jeden dług. Zobaczmy. Czyli tutaj. Tym razem. Thomas Downs. Część trzecia. Aktualnej misji fabularnej. Dobra, no to ruszajmy. Jeszcze spróbujemy to zrobić. Odcinek będzie dłuższy. Ale mam nadzieję, że dotrwacie do końca. Red Dead Redemption 2 to jest, kurczę, tak wciągająca gra, że aż trudno się oderwać tak naprawdę. Gdyby nie to, że każdy odcinek trzeba sporo czasu poświęcić, żeby zmontować, wszystko ładnie powycinać, jeśli chodzi o jakieś ekrany ładowania, podgłosić dialogi i tak dalej, to... grałbym jeszcze więcej, ale czasu w trakcie doby już nie starcza. Proszę, 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 zostaliśmy zaatakowani? Najwyraźniej, panie i panowie. Skurczybyki, jeszcze dwóch tutaj. Dobra, załatwiliśmy wszystkich. Na szczęście konikom się nic nie stało. To nie ich wina, że tamci rozpoczęli strzelaninę. Wypadałoby ich jeszcze ograbić, szczerze mówiąc. Zróbmy to, przynajmniej w jego przypadku. Nie wiem, czy tak teraz do każdego będę podchodził akurat. $4. Biorąc pod uwagę, że tutaj z tych długów mój przydział to było też po kilka dolarów, to wcale nie jest tak mało. Oczywiście na początek. Później domyślam się, że nasze zarobki będą coraz większe, że te kilka dolarów to będzie nic tak naprawdę. Chociaż to się jeszcze okaże.
Tutaj 3 dolary. O, cenna rzecz jeszcze. Można wykorzystać do wytwarzania przedmiotów, sprzedać u pasera lub przekazać do budżetów obozu. To też jak najbardziej pamiętam. No i tutaj jeszcze sporo ciał. Fajnie też, że automatycznie przechodząc obok kolesi zbieramy amunicję i wcale nie trzeba tutaj tych przeciwników ograbiać. Używaj oznaczone na żółto remedia, aby wzmacniać paski swoich atrybutów, które przez krótki czas nie będą się wyczerpywały, kiedy z nich korzystasz. To remedium wzmocni twój pasek wytrzymałości. No to już też wiemy, bo już robiliśmy coś takiego, łykaliśmy jakieś remedium wcześniej. No ale dobra, bo przeszkodzili mi tutaj, opóźnili mój dojazd na miejsce. No i ruszamy. Można powiedzieć, że wykrakałem, dopiero co kurczę... W pierwszej fazie tego odcinka wspominałem o tym, że jeszcze nie zostaliśmy zaatakowani i jak na zawołanie w końcu spotkaliśmy jakichś bandziorów. Dziwnie mówić o kimś innym bandyta, kiedy my sami tak naprawdę nim jesteśmy. Chociaż lubię wierzyć też w to, że na przykład nasz Arthur Morgan też, mimo że jest bandytą, to ma pewne zasady. Trochę tak jak w pierwszej fazie kampanii powiedział do pani Adler: jesteśmy szujami, ale nie takimi jak oni. Dobra, to będzie tutaj. Znajdź Thomasa Downsa. Tutaj go mamy. No, przyszedłem po dług, panie Downs. Whatever do you want? Come here, you maggot. Please, sir. I'll... Really? Threaten me, would you? Please. I have a family, sir. Please. I don't care about your family. You owe me money. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir. I didn't want this either. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please. Please show some compassion. Please. Strauss told me you needed a beating. You saying he was right? What will that st- Pay the money, you'll make this stop. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money! Szkoda mi go było, kurde. No i wracamy do obozu. Po raz kolejny już. Pieniędzy nie odzyskaliśmy w tym przypadku, znaczy nie zawsze nawet da się odzyskać dług, jeśli ktoś faktycznie tych pieniędzy nie ma, ale jednocześnie i Leopold Strauss powinien umieć jakoś do pewnego stopnia chociaż ocenić, na ile dany delikwent będzie miał szansę oddać pieniądze, tylko wiadomo, to tak łatwo mówić w sytuacji, kiedy te pieniądze są pożyczane. Dla Leopolda Straussa to też jest zarobek, żeby później z oprocentowaniem odbierać się długi. Dobra, przywiążmy znowu konia. Musimy się przyzwyczaić do takich widoków, kiedy to nasz bohater będzie odgrywał rolę tego złego. I odbierał długi, tak jak w tym przypadku, bił tych ludzi. Wracamy zatem do Leopolda Straussa i pytanie, czy na tym się wątek tej misji zakończy, bo sporo to potrwało, trzeba przyznać.
niby tylko odebranie długów od 4 osób, a jednak zeszło nam praktycznie cały dzień w ramach gry. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Yeah. To, co mówiłem wcześniej. Wcale nie tak łatwo jest to ocenić. Lichwiarstwo i inne grzechy, część trzecia. Czyli na tym się misja fabularna ostatecznie zakończyła. Trzy części tak naprawdę tej misji były. Hi, Uncle Arthur. So you like the new camp, Jack? Sure. It's fine. It'll do us for now. Okay, I'll catch you later then. Bye bye. Jak to fajnie zobaczyć, kurczę, Jacka Marstona jako takiego małego brzdąca. Mr. Morgan. Yes, Miss Grimshaw. Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. No dobra. Na pewno tam wybierzemy się. Od razu się pojawiła ikonka kolejnej misji fabularnej, więc to będzie też dostępne na przyszłość. W tym materiale jednak to będzie wszystko. Zostawcie kciuka w górę, jeśli taki dłuższy materiał wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnym. Cześć!